Pińczowskim Żółwiku odbył się inauguracyjny trening szkółki piłki ręcznej Handball Academy. Raz w miesiącu treningi prowadzą mistrzowie piłki ręcznej na czele ze Sławomirem Szmalem. Trening dla młodych adeptów sztuki prowadzony jest w formie zabawy. Łukasz Wilk, trener szkoły piłki ręcznej, powiedział mi, że przybywa adeptów tej sztuki sportowej. Zainteresowanie jest bardzo duże, a koszty w tym nowym sezonie nie ulegną zmianie. Łukasz poinformował mnie również, że w obrębie Akademii rozegrany zostanie turniej międzyszkolny w piłce ręcznej. Tak, decyzję podjęliśmy już dawno, czyli w czerwcu jeszcze w tym roku, po spotkaniu, podsumowaniu pierwszej edycji, czyli od lutego do czerwca trwały te zajęcia. Okazało się, że jest to bardzo dobry pomysł. Wszystkim zależy, aby dzieci z naszego miasta mogły uprawiać sport, czyli czynnie rozwijać się. I to jest fajne, że właśnie, że aż tak dużo osób zdecydowało się swoje dzieci zaangażować w te zajęcia piłki ręcznej. Jak widać z tyłu, mamy już drugi sezon. Jak widać też, jest bardzo dobra frekwencja, bardzo dużo dzieci chce ćwiczyć właśnie piłkę ręczną. Bardzo nastawiamy się na rozwój ogólnosportowy, ale to, co mówiliśmy, Pińczów ma coś w sobie, że właśnie jest tak duże zainteresowanie piłką ręczną, co chcemy dalej kontynuować i jest to dobry pomysł. Jak widać też również mistrzowie świata, można powiedzieć, Europy, czyli pan Bielecki, pan Szmal oraz Tkaczyk zdecydowali się kontynuować w Pińczowie, bo spodobało się im. Bardzo dużo też role odegrali, myślę, że nasi trenerzy, czyli nauczyciele, którzy byli przez ten ostatni okres czasu, też bardzo dobre opinie wyrazili nasi mistrzowie piłki ręcznej na temat naszych tutorów i nauczycieli, którzy zajmowali się tymi zajęciami w ubiegłym roku, czy w tym roku, tylko że w okresie wiosennym, czyli pani Ania Szproch, pan Łukasz Wilk, którzy właśnie swoim zaangażowaniem i myślę, że umiejętnościami skłonili do tego, że też chcemy to kontynuować w tym roku. Przybyło młodych sportowców, jak wyglądają sprawy finansowe, czy z nowym rokiem budżetowym wzrosną koszty dla rodziców? Znaczy nie, my też staramy się, by te koszty były takie same jak dotychczas, czyli stała stawka miesięczna za promocję, za pomoc spółki. Natomiast jeżeli chodzi o koszty, które ponosi rodzice, są też na tym samym poziomie, czyli nie będą wyższe, przez co na pewno jest to dobra informacja dla rodziców. Jedna za drugą, ja tam stanę, udajemy.